Koleżanki i koledzy, znajdujemy się na terenie województwa lubuskiego, na terenie działania Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. Jesteśmy tutaj wraz z całą grupą poszukiwawczą do spraw ASF. Jest to zespół myśliwych wraz z psami, wyedukowany w dziedzinie poszukiwania martwych dzików, a tym samym eliminowania rezerwuarów wirusa ASF w środowisku naturalnym. To innowacyjna, niezwykle skuteczna metoda eliminacji wirusa ASF ze środowiska. Metodę pragniemy wprowadzić w całej Polsce. Już wkrótce więcej informacji na naszym kanale YouTube oraz na stronach Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Dzieląc się z Wami informacją o tym projekcie, mając wśród nas tylu wspaniałych i oddanych myśliwych, chcielibyśmy życzyć Wam, aby tegoroczne święta wielkanocne przyniosły pokój, miłość, życzliwość oraz wzajemne zrozumienie. Przez ostatnie 100 lat udało się nam odbudować polską faunę, przywrócić bioróżnorodność, zachować gatunki od wyginięcia, zbudować model łowiectwa, który jest jednym z najlepszych w Europie. Aktualnie prowadzimy szereg akcji prospołecznych i prośrodowiskowych, jak chociażby wspomniana grupa poszukiwawcza do spraw ASF, Noga z gazu, Myśliwska paczka, Dasz ból, dasz krew, które rokrocznie biorą rekordy. Służymy zarówno ludziom, jak i przyrodzie. Działania te prezentują i z każdym rokiem w szeregi organizacji wstępuje kilka tysięcy nowych członków. Są to młodzi, świadomi ludzie, którzy na pierwszym miejscu stawiają ochronę i zachowanie przyrody dla przyszłych pokoleń. Nasz główny cel to nasza misja, którą codziennie realizujemy w łowiskach. Polski Związek Łowiecki to przede wszystkim ludzie. Dziękujemy, że z nami jesteście i wierzycie w nasz wspólny cel. W tym wyjątkowym świątecznym czasie, w roku jubileuszu, stulecia Zjednoczenia Łowiectwa Polskiego, życzymy Wam, koleżanki i koledzy, wesołych świąt! Nasz Bór!